Bardzo dziękujemy, że jesteście Państwo tutaj razem z nami. Tak jak dla nas, wiemy, że dla Państwa ta sytuacja jest również bardzo trudna. Wielu z nas dzisiaj nie spało tej nocy. Pewnie to była dla wielu bardzo, bardzo trudna noc. Także dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i dziękujemy za to, że Państwa relacje są spokojne i wyważone. Chciałabym powiedzieć Państwu i przekazać jak najlepsze informacje. Na razie sytuacja jest bez zmian. W tej chwili prezydenta zastępuje w jego obowiązkach pierwszy zastępca prezydenta, pani Aleksandra Dulkiewicz. Jej oddaję teraz głos. Szanowni Państwo, pozwólcie, że przeczytam krótkie oświadczenie. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jak do tego mogło dojść, że człowiek zaatakował nożem niewinnego człowieka. Musimy podkreślić, że prezydent Paweł Adamowicz jest osobą całkowicie otwartą. Prezydent cały czas spotykał się z gdańszczanami, z mieszkańcami. To jest najważniejsza zasada jego prezydentury. Bezpośredni dostęp do prezydenta, możliwość spotkania się z nim w urzędzie, na ulicy, na koncercie, na ścieżce rowerowej, wszędzie. Przecież prezydent codziennie spotykał się z gdańszczankami i gdańszczanami w dzielnicach, w osiedlach. Przecież prezydent wcześniej chodził ulicami Gdańska i kwestował, a jednocześnie rozmawiał z każdym. Paweł Adamowicz zawsze wsłuchiwał się w każdego i osobiście interweniował, jeśli tylko uważał, że komuś ta pomoc się należy. Jestem pewna, że kiedy już Paweł Adamowicz dojdzie do zdrowia, to się nie zmieni. Bo Gdańsk jest miastem solidarnym i otwartym. Także dzięki codziennej pracy prezydenta Pawła Adamowicza. I zapewniamy Państwa, że to się w Gdańsku nie zmieni. Nie wiemy dziś, co kierowało człowiekiem, który zaatakował. Ale proszę i błagam, wyeliminujmy agresję z naszego życia codziennego. Z życia politycznego, ale i każdego innego. Nie wolno nam dziś eskalować przemocy. Wiem, że gdyby prezydent mógł teraz mówić, właśnie to by chciał nam powiedzieć. Pamiętajmy jego słowa wypowiedziane wczoraj. Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności. To jest cudowny czas dzielenia się dobrem. Jesteście kochani. Gdańsk jest najcudowniejszym miastem na świecie. W imieniu bliskich pana prezydenta, rodziny, bardzo proszę, by tej trudnej sytuacji, tego dramatu nie wykorzystywać w żaden sposób politycznie ani ideologicznie. Chcę zapewnić wszystkich, że jakkolwiek mamy łzy w oczach, to urząd służy mieszkańcom tak jak każdego dnia. Krótko o zdrowiu pana prezydenta. Nic więcej nie wiemy od czasu ostatniego komunikatu, poza tym, że stan się pana prezydenta nie zmienił. Dziękujemy za wszelką solidarność, za wszelkie wyrazy dobra, solidarności, bycia z bliskimi pana prezydenta i z nami, z współpracownikami. Dzisiaj rano spotkaliśmy się z urzędnikami Urzędu Miejskiego w Gdańsku, by przekazać im wszystkie informacje i poprosić o normalną, codzienną pracę dla gdańszczan. Bardzo też proszę o uszanowanie prywatności rodziny pana prezydenta. To jest dla nich naprawdę bardzo, bardzo trudny czas. O godzinie 17 dzisiaj w Bazylice Mariackiej odbędzie się różaniec, zaś o godzinie 18 na Długim Targu i Długiej spotkanie pod fontanną Neptuna. Z mojej strony będę starała się wykonywać obowiązki jak najlepiej, bo wiem, że tego Paweł Adamowicz oczekuje ode mnie i od nas wszystkich. Dziękuję Państwu. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy wszystkim krwiodawcom, którzy bardzo hojnie dzielą się swoją krwią. Wiemy, że mnóstwo osób przychodzi do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, do wszystkich punktów. Ze swojej strony też my jako miasto Gdańsk, o tym zaraz opowie pan prezydent Kowalczuk, zorganizowaliśmy pomoc psychologiczną dla mieszkańców. W tej chwili są już uruchomione dwa numery telefonów i o tym pan prezydent Piotr Kowalczuk.
Szanowni Państwo, od wczoraj niezwłocznie po wydarzeniu czworo psychologów pracowało na miejscu, udzieliło pomocy osobom, które były najbliżej Pana Prezydenta, tym, którzy byli na scenie, towarzyszyli Panu Prezydentowi, ale także mieszkankom i mieszkańcom, którzy w tej sytuacji się znaleźli. W nocy także rozpoczęli pracę interwencyjną na 2 telefonach interwencyjnych. Udzielono do tej pory 40 porad telefonicznych, z czego kilka przerodziło się w potrzebę osobistego kontaktu i spotkania, i te prace dzisiaj psychologów trwają, niektóre także z psychiatrami. Każdego, kto potrzebuje takiego wsparcia, prosimy o kontakt z centrum interwencyjnym, które prowadzi Fundacja FOSA. Numery telefonów dostępne są na stronie miasta Gdańska. Bardzo ważne, aby każdy, kto czuje się w jakikolwiek sposób w dyskomforcie po tym, co się wydarzyło, aby z takiej pomocy skorzystał. Nie można pozostawać w tym czasie samym. Dlatego też wczoraj wieczorem poprosiłem wszystkich dyrektorów jednostek oświaty o to, aby od rana we wszystkich placówkach edukacyjnych odbyły się spotkania, które wesprą młodych ludzi, tych młodych ludzi, którzy z prezydentem również wczoraj, jak i przez 20 kilka lat kwestowali w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Apeluję także do rodziców i opiekunów dzieci, aby przystanąć na chwilę, zwolnić na chwilę, rozmawiać z dziećmi, pytać ich, jak one to przeżywają, co tak naprawdę jest dla nich w tym momencie ważne, jakiego wsparcia one dzisiaj od nas potrzebują. Bardzo proszę, by wesprzeć w tym pracę wychowawców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, którzy pracują w placówkach edukacyjnych, tak aby nikt nie pozostał w tej sytuacji sam. Tego po prostu wszyscy potrzebujemy. Każdy z takiej pomocy może skorzystać. Jest to pomoc bezpłatna, prowadzona przez miasto Gdańsk. Będzie trwała do czasu, aż będzie potrzebna. Realizatorem pomocy na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest Fundacja FOSA. Jeżeli będzie trzeba, będziemy cały czas zwiększać obsadę psychologów, którzy pracują z osobami, które takiej potrzeby i takiej pomocy potrzebują. Bardzo Państwu dziękujemy. Mam nadzieję, że Państwo nas zrozumiecie. Nie będziemy odpowiadać teraz na żadne pytania. Na tym kończymy naszą konferencję prasową. Czekamy wszyscy na powrót Pana Prezydenta Pawła Adamowicza do zdrowia. Dziękuję bardzo.